frakcją parową, któż mknie przez pola, czy ranek, czy wieczór mroczny. To my, to Polska welwetowa, obywatele potoczni. Cierpią podróży i ciało, i dusza nie zawsze usiąść jest na czem. Ale najgorzej wszystkim to kucza konduktor ze swym dziurkaczem. Minę ma groźną i tak nieczule przecina nasze bilety, że człowiek chciałby szarpnąć hamulec lub głośno krzyknąć arety. Konduktorze, gdy ruszasz na szlak, nie dziurkuj biletów byle jak. Dziurkuj bilet ręką tkliwą, pasażer jest istotą żywą. Bez pasażera ruch zamiera. Konduktorze, cały dźwięk jazdy i jej dialektyka nie w tem, że do pociągu wsiada się z ważnym, a wysiada z nieważnym biletem. Więc konduktorze, gdy ruszasz na szlak, nie dziurkuj biletów byle jak. Co dzień jedziemy, co dzień wracamy, starczą na tarczy bez tarczy. Co dzień natura pastwi się nad nami, zmieniając nas w ludzi starszych. Dla konduktora jesteśmy zerem, choć jednakowo nas trzęsie. O, gdyby pojął, że pasażerem on także jest w pewnym sensie. Wtedy przyjaźnie ująłby w dłonie dziurkacz, to w karton się wierca. I na biletach w każdym wagonie wycisnął znak w kształcie serca. Konduktorze, gdy ruszasz na szlak, nie dziurkuj biletów byle jak. Dziurkuj bilety ręką tkliwą, pasażer jest istotą żywą. Bez pasażera ruch zamiera. Konduktorze, cały wdzięk jazdy i jej dialektyka nie w tem, że do pociągu wsiada się z ważnym, a wysiada z nieważnym biletem. Grunt, by umilić przestrzeń i czas. Nie dziurkuj biletów byle jak. Nie dziurkuj biletów byle jak.